Dla mnie w fotografii najważniejsza jest spójność trzech rzeczy. Światła, formy i treści. Światło, którego ciągle szukam, którym się zachwycam, które widzę pewno inaczej niż inni, dostrzegam go tam, gdzie inni nie widzą. Forma, którą staram się to opakować, czyli obudować, czyli kadr, perspektywa, czystość obrazu. Ale najważniejsze, treść, żeby zdjęcie mówiło. Żeby zdjęcie nie potrzebowało podpisu, żeby nie trzeba było tłumaczyć komuś, tylko żeby ktoś, patrząc na to zdjęcie, od razu wzbudzało emocje, różne emocje. Emocje wynikające, wiadomo, z naszych przeżyć, doświadczeń życiowych, każdy ma je inne. To jest dla mnie najważniejsze w fotografii. Czas bardzo szybko biegnie. 25 lat temu po raz pierwszy podpisałem umowę jako fotoreporter. I od tamtego czasu działam, fotografując wydarzenia, rzeczy, imprezy. Jednak w tym wszystkim dla mnie zawsze portret budził taki podziw. Najtrudniej się go mi fotografowało, a zarazem sprawia mi największą przyjemność. Jeżeli go dobrze sfotografuję, jeżeli przemyślę, jeżeli poznam kogoś, bo to ważne jest, żeby tak fotografować kogoś, aby wydobyć jego cechy wewnętrzne, zamrozić w ułamku sekundy. To jest szalenie trudne. I dlatego postanowiłem projektem pokazać, jak ja widzę, postrzegam osoby, które już kiedyś fotografowałem. Zaprosiłem je jeszcze raz, żeby zmierzyć się z tym, bo to jest taka też dla mnie wyzwanie. Kiedyś fotografowałem daną osobę w innej sytuacji życiowej. Zapraszam na obejrzenie wystawy. Mam nadzieję, że moi bohaterowie zrobią na Was tak samo mocne wrażenie jak na mnie.